Witam, nazywam się Mateusz Borek i zapraszam na mecz. Kibice zajmują swoje miejsca, a do mnie dołącza Roman Kołtoń. Witam Cię, Maty, i wszystkich naszych telewidzów. Zaczynamy ten mecz. Sezon już trwa, ale niektórym zawodnikom w głowie chyba jeszcze letnie wczasy. Powinni raczej się koncentrować na uprawianiu futbolu. W końcu za to otrzymują od klubów niemałe pieniądze. Publika szaleje. Na stadionie panuje niezwykła atmosfera. Zobaczymy, czym nas zaskoczą piłkarze obu drużyn. Trener będzie miał powód do narzekania bramkarza, ale obrońcy spisali się doskonale. Dobre dośrodkowanie może dać pierwszego gola. Rodrigo. To było zbyt oczywiste zagranie. Nadal w posiadaniu piłki. Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Nic go nie zatrzyma. Henry. Uri. Górne podanie. Naprawdę piękne odebranie piłki. Zagrożenie minęło. Kum. Rozgląda się za partnerami. Znalazł miejsce do podania. Mamy! Wspaniała robota! To pierwsza bramka meczu. Strzał w sam środek. Roman, nie sądzisz, że to był piękny rajd i wykończenie? Tak, zapierające dech w piersi. Mamy teraz 1-0. Będą chcieli utrzymać to prowadzenie. Jonathan. Oto Henry. Uri. Nadal przy piłce. Dobra pozycja. Dobry rajd z piłką. Bramkarz nie myli się. Rodrigo. Fernando. Niesamowite podanie. Uderza na bramkę. Robert. Doskonale prowadzi piłkę. Douglas. Doskonały odbiór. Brama. Nadal pędzi z piłką. W lukę na środku boiska. Nadzwyczajna bramka. Prowadzą teraz 2 bramkami. Szok. Kiedy wpadła ta bramka, można było poczuć ulgę napastnika i jego kolegów z drużyny. Mimo, że prowadzą 2-0, nie mogą popaść w samozadowolenie. Uri. Jonathan. Tracą piłkę. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Podaje na skrzydło. Niesamowita bramka! Tego meczu już chyba nie przegrają. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Mamy teraz 3-0. To jest niezła przewaga. Nie, to podanie nie dojdzie do adresata. Sędzia gwiżdże koniec pierwszej połowy. Wypada nam jedynie poczekać, czy trenerzy wpłyną jakoś na grę swoich drużyn w drugiej połowie. Roman, jak byś ocenił tę połowę? Wiem, że najbardziej liczy się wynik, ale ich sposób wykorzystania boiska musi się zmienić, bo inaczej fortuna może przestać im sprzyjać. Jeden z zespołów pokazał nam aż 3 skuteczne akcje. Jest 3-0. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Co nas w nich czeka? Drużyny zamieniły się w przerwie stronami boiska. Doskonały odbiór.
Odbiera piłkę. Uri. Robert. Jonathan. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Doskonale wiedział, jak się ustawić. Nikt mu nie przychodzi z pomocą. Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Brama. Minęło 15 minut drugiej połowy. Przed nim już tylko bramkarz. Uwaga! Wpadła! Bramka! I to daje im pełną kontrolę nad sytuacją. To jego druga bramka dzisiaj. Szczerze mówiąc, patrząc dziś na jego grę, nie wykluczałbym hat-tricka. Jest 4-0. Zaszaleli dzisiaj pod bramką. Hum. Posyła szeroką piłkę. Bramkarz wychodzi i łapie piłkę. Robert. Jonathan. Wkroczył i odebrał piłkę. Walker. Okazja do strzału. Tak! Siedzi! Numer 5! I to dało im spokojne prowadzenie. To była jego druga bramka w meczu. Zwycięstwo wydaje się być pewne. Doskonałe przejęcie piłki. Wzdłuż linii. Ma wiele możliwości do podania. Rodrigo. Może to okazja do strzelenia bramki. Mamy... Ach, siedzi! Co za bramka! To daje im pewne panowanie nad sytuacją. Hat-trick. Ten mecz zapamięta na bardzo długo. Był dziś o klasę lepszy od wszystkich innych na boisku. Mamy ostatnie 5 minut. I Henry. Ciągle w posiadaniu piłki. Atakuje. Znalazł miejsce do podania. Szuka gola. I wpadła. Niesamowita bramka po uderzeniu lewą nogą. W ostatnich minutach drugiej połowy. Wpuścili jedną bramkę, ale to z pewnością nie wpłynie ani odrobinę na rezultat końcowy. Nie, ten mecz zakończył się już jakiś czas temu. To tylko bramka na pocieszenie. Wpadła! Bramka! I to daje im pełną kontrolę nad sytuacją. W doliczonym czasie gry. To hat-trick. Roman, oni wydają się być naprawdę zdesperowani. Tak, dzisiaj już zbyt wiele na to nie poradzą. Gwizdek kończy mecz. Ani przez chwilę ich dominacja nie podlegała dyskusji i odnieśli łatwe zwycięstwo. Jak oceniasz ich dzisiejszy występ? Cóż, uważam, że ogólnie rzecz biorąc grali bardzo dobrze. Tym samym nasza relacja dobiega już końca. Wielkie podziękowania dla współkomentującego ze mną Romana Kołtonia. Dziękuję, Mateusz, za ciekawe chwile. Od nas dwóch. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.